dzisiaj zabrakło nam atutów na to, żeby pokonać nawet takiego przeciwnika. Oczywiście nie umniejszając rywalowi, ale jeżeli, myślę, zagralibyśmy w pełnym składzie, to ten mecz spokojnie byśmy wygrali. Nawet dzisiaj, gdyby nie indywidualne błędy zawodników poszczególnych, to może byśmy nie wygrali, ale przynajmniej mecz skończył się bezbramkowym rezultatem i mielibyśmy jeden punkt. Niestety się nie udało. Gratuluję drużynie Stychów. Wrócili do gry, a my wróciliśmy na miejsce, w którym musimy walczyć o utrzymanie. No na pewno to był mecz ostatniej szansy. Jakbyśmy dzisiaj przegrali, to już raczej nikogo byśmy nie dogonili. Tak jeszcze teoretycznie jeszcze jest szansa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych meczach, jeżeli chodzi o grę, bo no, ta gra nie wygląda najlepiej. No. Męczymy tę grę, powiem tak szczerze. Pracujemy na treningach, mówimy coś, robimy cały czas na treningach, wszystko jest fajnie, wychodzimy na mecz, nogi się zawodnikom plączą, gdzieś stres, ciśnienie, gdzieś to wszystko jest gdzieś w ich głowach przede wszystkim. Być może te trzy punkty dzisiaj w końcowym rozrachunku będą potrzebne do utrzymania. Kto wie, no, przez ostatnie lata ostatnia drużyna, znaczy pierwsza drużyna, która spadła z ligi, zawsze wracała, czyli Gwiazda przez 3 lata wracała do ligi, także być może nawet zajęcie 11 miejsca w lidze to też jest jakaś szansa na utrzymanie się w następnym sezonie w lidze. No kto wie, no, dzisiaj trudno powiedzieć, no, wygraliśmy i z tego się trzeba cieszyć. No, nic więcej, mamy 3 tygodnie do następnego meczu z Gwiazdą, także u siebie, także jeżeli zdobędziemy z Gwiazdą 3 punkty, jeżeli, no to możemy myśleć dalej, co będzie generalnie, czy jeszcze szansa jest kogoś dogonić tam dalej w lidze. Wszyscy dzisiaj widzieli, na chwilę obecną dysponujemy ławką 9 zawodników i na pewno będziemy się starali o to, aby dokoptować paru zawodników. Wiadomo, w trakcie sezonu jest to trudne, ale będziemy się starali. Być może także rozwiąże się sytuacja z zawodnikami, których dzisiaj nie było i wtedy niejako sprawa rozwiąże się sama, a jeżeli nie, będziemy musieli tutaj szukać jakichś wzmocnień albo w zasadzie uzupełnień do tego składu, aby przynajmniej tym zawodnikom, którzy grali, dać możliwość odpoczęcia w trakcie meczu, bo chociażby Marek Cierpioł czy Marcin Kiełpiński praktycznie poza minutowymi zmianami to grali poprzez całe 40 minut. Jak wiadomo, w futsalu no tak się meczów wygrać na poziomie ekstraklasy na pewno nie da. Powiem szczerze, że jestem aż generalnie zaskoczony pozytywnie, bo grali w 6-osobowym składzie, zresztą myśmy też grali na szóstkę, także to był mecz 6-6, można powiedzieć. Później żeśmy wprowadzali kolei pojedynczo zawodników, ale jak na szóstkę, to naprawdę zagrali dobry mecz.